Annuncio bobis gaudium manium abemus papam Współistotny ojcu. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 6 listopada 1985 roku. Podczas ubiegłej środowej katechezy mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus, objawiając Ojca, objawił równocześnie samego siebie jako współistotnego Ojcu Syna. W oparciu o to chrystusowe świadectwo, Kościół wyznaje i głosi wiarę w Boga Syna tak jak to zostało wyrażone w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Ta prawda wiary została ogłoszona słowami samego Chrystusa, przypieczętowana jego śmiercią na krzyżu, potwierdzona jego zmartwychwstaniem, poświadczona przez nauczanie apostolskie i wyrażona w pismach apostolskich Nowego Testamentu. Chrystus mówi: Zanim Abraham stał się, ja jestem. Nie ja byłem, ale ja jestem. Od zawsze, w odwiecznej teraźniejszości. Napisze apostoł Jan w prologu swej Ewangelii. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. A więc, owo Pierwej niż Abraham w kontekście polemiki Jezusa ze spadkobiercami tradycji Izraela, którzy powoływali się na Abrahama oznacza znacznie Pierwej niż Abraham i jaśnieje w słowach czwartej Ewangelii na początku u Boga, czyli w wieczności Bogu tylko właściwej. We wspólnej z Ojcem Wieczności i z Duchem Świętym. Głosi bowiem symbol kwicumkwe, i nic w tej trójcy nie jest wcześniejsze lub późniejsze, nic większe lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie współwieczne i zupełnie równe. Według Ewangelii Janowej syn, słowo był na początku u Boga i Bogiem było Słowo to samo znajdujemy w nauczaniu apostolskim. I tak w liście do Hebrajczyków czytamy, że Syna ustanowił Bóg dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem jego chwały i odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. Zaś w liście do Kolosan Święty Paweł pisze: On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia. Tak więc, wedle nauki apostolskiej, syn jest współistotny ojcu, gdyż jest Bogiem Słowem. W tym słowie i zarazem przez nie stało się wszystko. Został stworzony wszechświat. Przed stworzeniem, przed początkiem wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, Słowo ma wspólne z Ojcem przedwieczne istnienie i życie boskie jako odblask Jego istoty i Jego chwały. W tym początku bez początku Słowo jest Synem, odwiecznie bowiem jest rodzone przez Ojca. Nowy Testament objawia nam tę niepojętą dla nas tajemnicę Trójjedynego Boga. Oto wątycznie bezwzględnej jedności swojej istoty Bóg jest odwiecznie i bez początku Ojcem, który rodzi Słowo i jest Synem, zrodzonym jako Słowo Ojca. Owo odwieczne rodzenie syna jest prawdą wiary, wielokrotnie ogłaszaną i potwierdzaną przez Kościół, nie tylko w Nicei i Konstantynopolu, ale także podczas innych soborów, na przykład na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku, potwierdzaną, a także wyjaśnioną przez ojców i teologów. Oczywiście, na ile niezgłębiona rzeczywistość Boża może być osiągalna przez nasze ludzkie, zawsze nieadekwatne pojęcia. Wyjaśnienie zawiera Katechizm Soboru Trydenckiego, który bardzo trafnie orzeka. Tak wielka jest nieskończona płodność Boga, że poznając siebie samego, równego sobie Syna rodzi. Jest rzeczą pewną, iż to przedwieczne rodzenie i zrodzenie w Bogu jest absolutnie duchowej natury, albowiem Bóg jest duchem. Wnioskując przez analogię do procesu gnozeologicznego umysłu ludzkiego, poprzez który człowiek Poznając sam siebie, tworzy obraz siebie samego, ideę, pojęcie. To znaczy, ideę zrodzoną, która często jest nazywana od łacińskiego verbum, słowem wewnętrznym. Odważamy się myśleć o zrodzeniu słowa lub też odwiecznego pojęcia, i wewnętrznego słowa Boga. Oto Bóg, poznając samego siebie, rodzi słowo syna, które jest Bogiem tak jak ojciec. W tym rodzeniu Bóg jest równocześnie Ojcem jako Rodzący i Synem jako Zrodzony, zachowując w pełni tożsamość Bóstwa, która wyklucza istnienie wielu bogów. Słowo jest Synem współistotnym Ojcu i wraz z nim jest jedynym Bogiem objawienia Starego i Nowego Testamentu. Taki wykład tej niezgłębionej dla nas tajemnicy wewnętrznego życia Boga. Zawiera się w całej tradycji chrześcijańskiej. O ile rodzenie i zrodzenie Boże jest prawdą wiary zawartą wprost w objawieniu i zdefiniowaną przez Kościół, o tyle jej wyjaśnienie, podawane przez ojców i doktorów Kościoła, pozostaje doktryną teologiczną, dobrze uzasadnioną i pewną. Nie możemy jednak od niej wymagać, by do końca rozwiała mgłę która zasłania przed naszym umysłem tego, który zamieszkuje światłość niedostępną. Jeżeli rozum ludzki nie jest zdolny ogarnąć istoty Bożej, to tym bardziej nie może przeniknąć tajemnicy wewnętrznego życia Boga. Ze szczególną słusznością można tu zastosować zdanie: Gdyby go można było pojąć, nie byłby Bogiem. Tym niemniej objawienie pozwala nam poznać główne zarysy tajemnicy. Wyraża ją i sprawia, że wyczuwamy jej treść ponad wszelkim umysłowym zrozumieniem, oczekując na wizję niebieską i do niej się przygotowując. Wierzymy więc, że Słowo było Bogiem, że ciałem się stało i mieszkało między nami. Wszystkim zaś, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Wierzymy w Syna, jednorodzonego Boga, który jest w łonie Ojca i który opuszczając ziemię, obiecał, że przygotuje nam miejsce w chwale Boga jako przybranym dzieciom i swoim braciom. Wszystkich serdecznie pozdrawiam w imię trójcy Przynajświętszej, Ojca Syna i Ducha Świętego, albowiem Bóg, który jedyny jest tematem naszych Kateches w tym okresie. W szczególności dzisiaj mówimy o Bogu Synu, czyli o Jezusie Chrystusie. Albowiem ten Bóg syn stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy za sprawą ducha świętego jako Jezus Chrystus. Mówił o sobie do słuchaczy, którzy przynależeli do jego narodu. Pierwej niż Abraham się stał, jam jest, a wiemy, kim był Abraham dla wybranego narodu, dla Izraela, dla starego przemierza i dla nas również. Był ojcem w wierze, jak się wyraził święty Paweł. Otóż Chrystus do tego Abrahama porównuje siebie swoje jest. To Jego jest, ja jestem, jest dawniejsze od Abrahama. Dawniejsze oczywiście nie w znaczeniu ziemskim, ponieważ, jak słusznie zauważyli rozmówcy, pięćdziesiąt lat jeszcze nie miał. Jakże nawet mógł widzieć Abrahama? Tylko w znaczeniu ponadludzkim, w znaczeniu Bożym. I o tym właśnie Bożym znaczeniu Jam jest, Jezusa Chrystusa, mówią nam Ewangelie i cała tradycja Kościoła. Mówi nam po prostu objawienie, przede wszystkim to, którego On sam jest źródłem. Święty Jan był rzecznikiem tej prawdy o przedwiecznym istnieniu Syna, Słowa. Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Słowo, które jest Bogiem, przedwieczny Syn, jest na początku i bez początku. A więc na pewno pierwej niż Abraham się stał. O tym odwiecznym istnieniu Syna współistotnego Ojcu przekonywał Chrystus swoich słuchaczy w ciągu lat swego mesjańskiego posłannictwa, ostatecznie poprzez swoje ukrzyżowanie, poprzez swoje zmartwychwstanie. Przekonywał o swoim bożym synostwie, przekonywał o swojej preegzystencji w Bogu jako współistotny Ojcu Syn, Słowo. Tymi dwoma określeniami syn i słowo posługuje się Kościół. W ślad za Pismem Świętym, w całym swoim nauczaniu i w całej swojej tradycji. Syn, słowo. Słowo współistotne ojcu, który jest najdoskonalszym duchem i w sposób duchowy rodzi swego syna, który jest słowem. Słowo przedwieczne: Bóg z Boga i światłość ze światłości. Właśnie słowo. Światłość. Światłość, Słowo, nie stworzony, ale zrodzony, jak to uwydatnia wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie, które odmawiamy w każdej mszy świętej, uroczystej, niedzielnej. O tym właśnie Jezusie Chrystusie, jako Słowie Przedwiecznym, jako Synu Współistotnym Ojcu, którego On sam objawił i którego Ojciec objawił, którego Duch Święty nieustannie objawia. O tym Jezusie Chrystusie Kościół jest przekonany, a w Kościele my wszyscy, że stanowi On dla nas drogę, prawdę i żywot. Właśnie jako Słowo przedwieczne i jako syn, albowiem stawszy się człowiekiem, dał nam ludziom, swoim braciom, moc, żebyśmy również stawali się synami Bożymi, dziećmi Bożymi i przez to mieli udział w tym samym życiu którym żyje On jako Syn i Słowo Przedwieczne w swoim Ojcu. Zanim odszedł z tego świata, powiedział apostołom, że idzie przygotować im miejsce, żeby gdzie On jest i oni z Nim razem byli. Tak więc, kiedy pozdrawiamy się w imię Trójcy Przynajświętszej, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, dajemy świadectwo o tym, co jest naszą drogą, prawdą i życiem, co jest naszym powołaniem. To powołanie Bóg odwiecznie nam dał w swoim odwiecznym synu. Pragnę tym krótkim rozważaniem streścić to, co jest przedmiotem dzisiejszej katechezy, a równocześnie wszystkich obecnych raz jeszcze pozdrowić i przekazać Wam i przez Was błogosławieństwo, wszystkim drogim braciom i siostrom w całej naszej ojczyźnie. Sancti vicetur, noventum, advenia pregium tuum, iad voluntas tua, si quid in cielo ven in terra. Padem nostrum quotidianum, dano viso e dimittono viste la nostra, circondano nostri vittimi, dei vittori vostri, e te lo sinduca in tentazione, se liberano Samma.